Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem edukatorem regionalnym i mianuję się tylko edukatorem regionalnym. Wszystkie inne funkcje są funkcjami, a edukator regionalny jest w moim sercu. W związku z czym dzisiaj o obrzędowości górnośląskiej we współczesnej edukacji. Będę mówiła z takiego ramienia praktyka, czyli osoby, która współpracuje z różnymi grupami. Zanim zaczęłam się zajmować edukacją regionalną, tą naszą, taką richtig śląską, bo też godzę po śląsku, ale dzisiaj będzie po polsku, co by mnie wszyscy zrozumieli, bo dzisiaj trochę duplikujemy ta wiedza i najlepiej by było, żeby wszyscy wszystko wiedzieli i rozumieli, to faktycznie przez 20 lat tworzyłam Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, którym zarażono mnie w sumie po każdą część mojego ciała i serca i duszy i rozumu. 20 lat przyglądałam się, jak młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają na festiwal do Polski, na Śląsk, do Katowic, do Cieszyna. Był też czas, kiedy gościł ten festiwal w Sosnowcu, ale kiedy przyjeżdżali i pokazywali swoją kulturę, pokazywali to, co kochają. Ja się tego uczyłam i ich podziwiałam. Dlaczego? Dlatego, że nie rozumiałam jeszcze wtedy, że moja babcia, świętej pamięci Jadwiga Kowaczek, od samego początku, czyli od czasów, kiedy się urodziłam, uczyła mnie śląskości. Ja tego nie rozumiałam. Dla mnie to była rzecz, która niekiedy mnie denerwowała. A ta babcia z takim mozołem prostej śląskiej kobiety tuplikowała, czyli tłumaczyła mi ten Śląsk. Ona mnie go po prostu uczyła. I kiedy zakończyła się moja przygoda z festiwalem folklorystycznym, to podjęłam studia podyplomowe wiedzy o regionie na Uniwersytecie Śląskim. I tak zaczęła się moja przygoda. Tak zaczęła się moja przygoda z moim Śląskiem i z odkrywaniem siebie, z odkrywaniem tego, co ja mogę zaoferować, co ja potrafię zrobić i co ja mogę pokazać ludziom w różnym wieku. I proszę wierzyć, że moja praca to nie tylko praca z młodzieżą, bo jestem edukatorem regionalnym w 4. liceum ogólnokształcącym w Katowicach, w tak zwanym Maczku, ale to też praca z dzieciakami w przedszkolach, to też praca z seniorami, ponieważ bardzo często mam spotkania z seniorami i zawsze mówię, że przychodzę do nich z wiedzą, ale przychodzę też do nich po wiedzę, bo dla mnie oni mają tą moc, którą chciałabym, żeby przekazywali kolejnym pokoleniom. Chciałabym troszeczkę taki kolor pokazać tego, jak ja to robię i jak można przekonać młodych ludzi do tego, żeby się tym troszkę zarazili. Nie zrobimy niczego na siłę. To trzeba robić powoli. Trzeba mieć na to pewien pomysł, trzeba mieć na to pewien sposób i trzeba cały czas iść. Nie można się zatrzymywać i nie można się cofać i nie można się zniechęcać, dlatego że my trafiamy na różnych ludzi, na różną młodzież, na różne dzieciaki i trzeba sobie z tym zawsze dobrze radzić. My wiemy doskonale, że obrzędowość to przede wszystkim coś utrwalonego w tradycji. Coś, co my mamy zakodowane, coś, co my celebrujemy, coś, co my chcemy przekazywać dalej. To jest takie wzmocnienie poczucia tej przynależności do danej grupy społecznej. Czy to będzie społeczność religijna, czy to będzie grupa rodzinna jako ta najmniejsza komórka społeczna, to prawda jest taka, że zawsze dążymy do przynależności. I moim zadaniem jako edukatora regionalnego jest uczynić wszystko, ażeby ci młodzi ludzie poznali swój region, poznali swoją kulturę, poznali swoją rodzinę. Ja spotykam się w liceum z ludźmi, którzy są z różnych regionów, dlatego że tutaj chodzą dzieci nie tylko Górnego Śląska, jakbyśmy powiedzieli, ale są też dzieci, które dojeżdżają tutaj z Zagłębia, a to już zupełnie inny region, jak wiemy, w związku z czym muszę pogodzić te tradycje, muszę w jakiś sposób nakierować te dzieci, tą młodzież, żeby chciała poznawać zarówno tradycje moje, czyli górnośląskie, bo ja zawsze mówię, że jestem Ślązaczką i ten Śląsk jest dla mnie bardzo bliski i opowiadam im rzeczy autentyczne, czyli rzeczy z mojego życia, z życia mojej rodziny. Jestem bardzo w tym otwarta, ale z drugiej strony cały czas ich kierunkuję, ażeby poznawali swoją rodzinę, żeby zadawali pytania, żeby próbowali odnaleźć swoją tożsamość w swojej rodzinie. Bo w czym tkwi cały paradoks? Paradoks tkwi w tym, że starsze pokolenie nie chce mówić,
bo zostało wychowane w takim, a nie innym systemie i wiemy, że to mówienie nie przychodzi z łatwością. Natomiast młodzi ludzie jeszcze są zbyt młodzi, żeby być na tyle ciekawymi, ażeby zadawać pytania. I to mam sprawdzone autopsyjnie u siebie, ponieważ ja mojej babci nie zadawałam pytań. Ja słuchałam, niekiedy znużona, ale słuchałam. Nie pytałam i dzisiaj wiem, że zrobiłam wielki błąd. Więc wiadomo jest, że jeżeli ja zdaję sobie z tego sprawę, to chcę, żeby ci młodzi ludzie mieli to przekonanie, że warto pytać. I na pierwszych lekcjach, kiedy przychodzą do mojej szkoły, a muszę podkreślić, że tutaj ukłon wielki dla miasta Katowice, które podjęło, no myślę, że bardzo dobrą decyzję o wprowadzeniu edukacji regionalnej do szkół ponadpodstawowych jako przedmiotu. My w Katowicach na poziomie pierwszych i drugich klas szkoły ponadpodstawowej mamy przedmiot edukacji regionalnej. Jest on prowadzony zarówno w technikach, jak i szkołach branżowych, jak i liceach ogólnokształcących. I ta jedna godzina tygodniowo pozwala na to, ażeby ci młodzi ludzie zapoznali się z regionem. Ale proszę nie myśleć, że nam zależy na tym, żebyśmy sprzedawali tutaj folklor, choć on też jest ważny, nawet bardzo, dla mnie osobiście bardzo, ale żebyśmy pokazali Śląsk przekrojowy. Śląsk to jest wielopłaszczyznowy twór. My musimy mówić o historii, bo historia jest ważna, żeby można było zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Skąd wzięły się, moim zdaniem, krzywdzące i bardzo brzydkie słowa, że jesteśmy jako Ślązacy ukrytą opcją niemiecką. Skąd to się bierze? Ci młodzi ludzie zadają te pytania, oni chcą wiedzieć. Więc ta historia jest bardzo ważnym czynnikiem. Bardzo ważnym czynnikiem jest również teraźniejszość. Dlatego, że my mamy mieć nowoczesną edukację. My mamy prowadzić edukację regionalną w system, który będzie ciekawy. Jeżeli będziemy mówić tylko o historii, to nie zaciekawimy tych młodych ludzi. Choć oczywiście musimy mieć świadomość, że w historii Górnego Śląska są bardzo ciekawe informacje, które kiedy się przedstawia młodzieży, to młodzież reaguje: o wow, nie wiedzieliśmy, wspaniała informacja, no to przekażę rodzicom. Więc widać ten efekt. To po pierwsze. Po drugie, musimy mówić o ekologii, musimy mówić o transformacji, musimy mówić o folklorze, o którym wspomniałam. Musimy, drodzy Państwo, mówić o przyszłości, co my możemy, musimy mówić o nowych technologiach, czyli edukacja regionalna w szkole to nie tylko i wyłącznie historia, to nie tylko i wyłącznie folklor, ale to wieloprzekrojowe znaczenie Górnego Śląska i Śląska w odniesieniu, w kontekście do Polski, do świata, do Europy, do wszystkich systemów. I tak przynajmniej w moim przypadku toczy się edukacja regionalna. Poruszamy wszystkie tematy. Oczywiście z każdego po trochę, to jest taka jedna dziesiąta, czy nawet setna tego, co moglibyśmy powiedzieć, ale trzeba ich zaciekawić. Ja zaciekawiam i wiem i widzę owoce tego, co robię, z czego się bardzo cieszę. Ale dzisiaj mamy mówić o obrzędowości. Jak przekazać obrzędowość, czyli to, co jest, jak ostatnio usłyszałam, cepeliadą, jak przekazać tą obrzędowość młodemu człowiekowi? Drodzy Państwo, obrzędowość to pogłębianie tak naprawdę więzi rodzinnych, bo to z domu człowiek wynosi wartości, które powinien pielęgnować i które powinien przekazywać kolejnemu pokoleniu. Musimy mieć świadomość, i to pełną świadomość, że następuje tutaj pewna ewaluacja. To nie jest tak, że to, co robiła moja babcia, to, co robiła moja prababcia i tak dalej w głąb mojej rodziny, dzieje się dzisiaj. Dzisiaj, drodzy Państwo, musimy patrzeć na młodzież z innej perspektywy. Młodzież jest zupełnie inna. Ona ma inne potrzeby, ona ma inne możliwości. My, przynajmniej ja, z mojej perspektywy, w ich wieku nie miałam tylu możliwości poznawania świata. Dzisiaj ta młodzież tak naprawdę wie więcej o świecie, o zewnętrznym świecie, o Europie, o świecie, aniżeli o własnym regionie. Oni wiedzą więcej o Wielkiej Brytanii, oni wiedzą więcej o Stanach Zjednoczonych, aniżeli o swoim heimacie, czyli miejscu, gdzie żyją. I kiedy zaczynam z nimi mówić o obrzędowości, to nie robię tego na zasadzie,
że wiecie, dzisiaj będziemy mówić o świętach Bożego Narodzenia. Nie, drodzy Państwo, na to trzeba znaleźć sobie pewną receptę. Dla mnie receptą stał się fakt trochę zabawy jak z przedszkolakami. Stworzyłam sobie takie magiczne pudełko i to pudełko zawiera w sobie różne elementy. Elementy, które kiedy się je wyciągnie, mają naprowadzić tych młodych ludzi na to, o jakim wydarzeniu, o jakim obrzędzie może być mowa. I tak na przykład wyciągam sobie biały talerz. Wyciągając biały talerz nawiązujemy, myślę, że każdemu z Państwa się powinno to nasunąć, do świąt Bożego Narodzenia, do tego pustego talerza, który znajdujemy na swoim stole wigilijnym. Część z tych dzieciaków znajduje ten talerz, część nie. Dla części jest to ciekawostka, dla części jest to tradycyjny zwyczaj. Ale już pojawia się pewien problem, ponieważ dla większości dzieci jest to talerz, który symbolizuje miejsce przygotowane dla wędrowca. Okazuje się, że w tradycji i obrzędowości śląskiej ten talerz nie był dla wędrowca, dlatego że Ślązacy są i byli dość hermetyczną grupą, jeżeli chodzi o wydarzenia świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie Wigilii. W związku z tym ten talerz ma symbolizować i symbolizował dla Ślązaków zmarłych. To był talerz dla zmarłych, więc zaczyna się pierwsze zdziwienie. Ale ja nie przemycam wiedzy tylko obrzędowej, bożonarodzeniowej w tym talerzu. Automatem uczę dzieci, jak rozróżnić porcelanę od porcelitu, ponieważ wyciągając talerz, te dzieci mogą poznać, skąd ten talerz jest i jak wygląda prawdziwa porcelana, a jak wygląda porcelit. Czym się różnią? Że jak popatrzymy pod światło, to porcelana będzie mleczna, tak jakby troszkę przeźroczysta, natomiast porcelit tego światła nam nie przepuści. Ja za każdym razem, kiedy mówię o obrzędowości, staram się łączyć różne funkcje. Dlaczego tak robię? Dlatego, że obrzędowość bardzo mocno kojarzy się dzieciakom z Kościołem. My musimy mieć świadomość, że obrzędowość toczy się w Kościele, dlatego że jest związana z kalendarzem katolickim na Śląsku, jest związana z porami roku i jest związana oczywiście z bardzo ważnym takim ukształtowaniem Ślązaka, w którym mówimy, że najważniejszy jest Bóg, praca i rodzina. W związku z czym nie mogę pominąć elementów katolickich i kościelnych w wykładzie i w rozmowie o obrzędowości. Natomiast dla tej części osób, które nie są związane z Kościołem, a wiemy doskonale, że tych osób jest coraz więcej, może to się źle kojarzyć, może to w pewien sposób w nich uderzać, więc staram się zawsze znaleźć rozwiązanie, które pogodzi jedną i drugą stronę. I nie zdarzyło mi się jeszcze, i proszę wierzyć, że uczę czwarty rok, uczę 10 oddziałów, w związku z tym na jednym roczniku mam około 150 uczniów, czyli 300 uczniów mam w szkole, których uczę przez rok. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś nie zrozumiał tego kontekstu. Oni to doskonale rozumieją. I nawet jeżeli nie są osobami, które mają z Kościołem powiązania, zadają też pytania związane choćby nawet, co wtedy, kiedy okazywało się, że ktoś nie jest wierzący, no to co oni robili w tamtych czasach. I na to też trzeba było znaleźć, drodzy Państwo, odpowiedzi, bo te pytania naprawdę są różnej treści. Ja zawsze mówię, że będziemy szukać razem tych odpowiedzi, żebyśmy wspólnie mogli zrozumieć sens tego, jak to kiedyś wyglądało. I dalej drążąc święta Bożego Narodzenia, mówimy sobie wspólnie, kto przychodzi z prezentami. Wyciągamy nasze dzieciątko, tak? My mówimy, że na Śląsku, na Górnym Śląsku przychodzi dzieciątko. Są dzieci, które mówią, że przychodzi Mikołaj, bo są z zupełnego innego kręgu, nawet z innej religii, bo takie też się zdarzają. W związku z czym już mamy pewne rozróżnienie, do kogo przychodzi dzieciątko, do kogo przychodzi inna postać. Ale nawiązując do dzieciątka, zaczynam nawiązywać też do wydarzenia świeckiego, takiego jakim są urodziny. Urodziny na Śląsku są ważne, bo Ślązacy lubią fajrować różne rzeczy, w związku z czym urodziny jak najbardziej dla wszystkich uczniów są wyjątkowym wydarzeniem. Większość już obchodzi te urodziny,
No i tutaj nawiązujemy, które urodziny są najważniejsze, bo Ślązacy mają takie urodziny, które są najważniejsze dla nich. I mało kiedy pada, że są to pierwsze urodziny. Trzeba ich naprowadzić. A te pierwsze urodziny są faktycznie bardzo ważne dla Ślązaków i w tradycji zawsze były mocno zakorzenione. Dzisiaj już w całej Polsce obchodzimy pierwsze urodziny, jest to duże wydarzenie dla rodziny, natomiast kiedyś był to tylko Śląsk, Górny Śląsk. Tutaj te pierwsze urodziny miały bardzo ważne znaczenie takiego zakotwiczenia tego młodego człowieka, takiego w sumie jeszcze dzieciątka, ale że ono już rok przeżyło, jest z nami i trzeba Bogu za to podziękować. I kolejne urodziny to Abraham. To wtedy, kiedy nabywamy tej mądrości, kiedy mając 50 lat, jesteśmy ludźmi dojrzałymi, mądrymi, do których można przyjść po dobrą radę. I to jest taki mój sposób na łączenie pewnych elementów z obrzędowości w edukacji współcześnie. Nie podawania, nie suchych faktów, nie pokazywania zdjęć, szukania tego w ich rodzinach, szukania tego, jak oni to widzą, co u nich jest, jak to jest na Górnym Śląsku, zestawienia. Ja uwielbiam zestawiać, uwielbiam szukać zestawień. I tak samo mam na przykład z Niedzielą Palmową. My wiemy doskonale, że Niedziela Palmowa była ważna. I na przykład, kiedy pytam się, czy ktoś był na Nikiszowcu, to dzieciaki się zgłaszają i pytam się, czy widzieli tam palmy w oknach. I wtedy jest w większości wypadków cisza, nikt na to nie zwraca uwagi. A to właśnie w tej dzielnicy, kiedy się pojedzie, można zobaczyć wiszące za oknem palmy poświęcone z Niedzieli Palmowej. I to jest żywa lekcja. Nie, że sobie mówię, że tak było, tylko że tak jest. Że nadal ta obrzędowość, ta tradycja jest żywa. Dla mnie, drodzy Państwo, najważniejsze, co robię, to jest to, że chcę być autentyczna. Oblykam się po śląsku, chodzę ubrana po śląsku. Bardzo często spotykam się i wychodzę na różne oficjalne spotkania w moim stroju śląskim. Nie wstydzę się stroju śląskiego. Jeżdżę baną w stroju śląskim, chodzę po mieście w stroju śląskim, robię zakupy w stroju śląskim. Niekiedy są zdziwieni ludzie, kiedy wchodzę do Kauflandu i ludzie się oglądają, albo tankuję samochód w stroju śląskim, bo gdzieś jestem w drodze i muszę zatankować. Dla mnie jest to naturalne. Ja się tego stroju nie wstydzę i dla mnie on też wchodzi w pewien rodzaj obrzędowości. To, co Państwu pokazuję na zdjęciu jednym, i zaraz powiem, dlaczego na jednym zdjęciu, to są rzeczy, które ja przynoszę na lekcje. Ja pokazuję to, co ja odziedziczyłam po moich dziadkach, to, co znalazłam w moim rodzinnym domu, to, w czym chodzę. Tu jest fortuch, tu jest spódnica, tam gdzieś widać kawałek skrzypiec mojego dziadka, bo mój dziadek był człowiekiem, który sam nauczył się grać na skrzypcach, był bardzo muzykalny. I dla mnie to wszystko też wiąże się z obrzędem, dlatego że obrzędowość to jest wszystko. Wszystko, co my wrzucamy w nasze zakodowanie pokolenia, wszystko to, co wzmacnia naszą tożsamość, to wszystko dla mnie wiąże się bardzo mocno z obrzędowością. Szczerze mówiąc, to ja zawsze wybieram takie najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o rok obrzędowy, z których mogę korzystać i z które mogę pokazać do zapamiętania. Nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, dlatego że jest to temat rzeka. Państwo doskonale wiecie, że mamy region i podregiony i tego jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym muszę się opierać na jednej wizji prowadzenia takiej edukacji. Ja przybrałam wizję tutaj najbliższą mojemu miastu, czyli miastu Katowice, stąd też strój rozbarski, stąd też elementy związane z Katowicami. Natomiast pokazuję im, jak podzielony był ten rok obrzędowy i że za każdym razem działo się coś wyjątkowego. My oglądamy zdjęcia, ale żywe zdjęcia, nie zdjęcia wyświetlone, tylko takie przyniesione, takie czarno-białe, które ja pozyskuję od ludzi i mogę pokazać i dać dzieciom do dotknięcia. Ja przynoszę stare albumy wyklejane zdjęciami czarno-białymi, które niektórzy wyrzucają już na śmietnik, a ja to zbieram i po prostu przynoszę, żeby im to pokazać. Ja przychodzę w stroju, żeby pokazać im strój śląski, a nie tylko
pokazywać im zdjęcia czy filmiki. Oczywiście tak też się zdarza, bo bardzo często korzystamy z takich materiałów, natomiast dla mnie edukacja regionalna musi być żywa, czyli musi być namacalna. Te dzieci muszą to poczuć, nie tylko zobaczyć, poczuć. One muszą poczuć materiał, one muszą dotknąć tej przeszłości, żeby zrozumieć przyszłość. I mówiąc na przykład o obrzędowości i topieniu marzany, bardzo znaczące dla mnie było to, że na Górnym Śląsku, kiedy kiedyś topiono marzannę i chodziło się ze zwyczajem topienia marzanny, to wcale jej nie topiono, tylko bardzo często ją już palono. Dzisiaj też mówimy o tym, że nie powinniśmy topić marzanny, tylko raczej ją palić, bo to jest bardziej ekologiczne. W związku z czym znowu zahaczamy o kontekst współczesny, mówiąc o przeszłości. I takich kontekstów, drodzy Państwo, ja bym mogła szukać bardzo wiele. Mogłabym przytaczać tych przykładów bardzo wiele. Chciałabym nawiązać teraz do innych grup, nie tylko do moich uczniów, licealistów, ale na przykład do przedszkolaków. Podam Państwu przykład ostatnich moich zajęć, które dotyczyły codzienności, czyli jak żyło się kiedyś. Takie zajęcia to jest 15-20 minut, ponieważ 3-4-latki nie wytrzymają dłużej. W związku z tym ważnym elementem był stół, no bo stół w śląskim domu miał bardzo wielkie znaczenie. Na stole nie wolno było siadać, bo tam siedział Pan Bóg. W związku z czym rozłożyłam na dywanie piękny biały obrus, okrągły, ponieważ okrągły stół ma duże znaczenie. Dzieci usiadły dookoła i dostały po jednym oblacie. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na oblatach są śląskie symbole. Pyrlik i żelazko. I te dzieci najpierw odnalazły sobie te symbole i w nawiązaniu do tych symboli można im było opowiedzieć o ciężkiej pracy górników. O tym, że ci górnicy ciężko pracowali, a potem przychodzili do domu i żony przygotowały im posiłki. Te posiłki wspólnie zjadali przy jednym stole i tak można było snuć z nimi opowieść. I to był element, element namacalny znowu, dotknięcia obrusu, wykrochmalonego, białego obrusu, pięknie obszytego taką mereszką robioną metodą klockową. W związku z czym moja edukacja regionalna, mówiąca o współczesnej edukacji, wiąże się z namacalnością. Dzieci są bardzo mocno już dotknięte i skażone multimediami. Filmy oczywiście możemy wyświetlać, ale ta rzeczywistość, to, że mogą czegoś dotknąć i powąchać, moim zdaniem, w mojej edukacji i w moim odczuciu, ma o wiele większą wartość. Natomiast wracając do seniorów, uwielbiam te spotkania, ponieważ tak jak już powiedziałam na wstępie, spotykam się z tymi ludźmi, którzy myślę, że w większości mają większą wiedzę na temat tego regionu niż ja, ale nigdy nie pozwolili mi tego odczuć. Zawsze nawiązujemy wspaniały dialog, nawet jeżeli prowadzę wykład, to się okazuje, że nawiązujemy wspólną nić i ten wykład nigdy nie jest wykładem tylko moim, ale stworzymy go wspólnie, robimy rzeczy wspólnie, odpowiadamy sobie na pytania, te pytania również są mi zadawane i ja też staram się na te pytania odpowiadać. Dlatego uważam, że dzisiaj mówiąc o obrzędowości i o współczesnej edukacji, ja patrzę na to bardzo mocno z płaszczyzny osoby, która ma doświadczenie wielonarodowe, osoby, która doświadczyła tego w własnym domu, może się tym pochwalić i może bazować na własnych doświadczeniach. I to jest prawda, a jeżeli przekazujemy prawdę, to ta prawda pójdzie dalej i myślę, że pociągnie jedną osobę. Dziękuję bardzo.